Więc 7 lutego były urodziny mojego męża, który skończył 80 lat wtedy. Ale niestety mój mąż jest chory na ciężką chorobę Alzheimera. I napisałam taki z całego serca mu wiersz. Urodziny Kazia, tak ma mój mąż na imię Kazia. 80 lat minęło, gdy na świecie chłopiem się zjawiło. Nadano mu imię królów polskich, Kazimierz. Tak od poduszki go zwano. Pierwsza jego miłość, ukochane imię miała. Basieńka się zwała, Jasnosiak, przydomek. Jako że kwiatuszek bielutki na przodzie z włosków miała, umarła mała. We wczesnej młodości poznał Basię już na całe życie. Było, by żyło im się razem znakomicie. Po 20 lat dopiero mieli, gdy na zawsze miłość przysięgali. Chmury nad ich głowami szalały, czasem zaś piękne chwile przeżywali. Od życie, jak i wiele ludzi wiedzie. Najsmutniejszy czas przeżywali, gdy w dwie strony ich drogi zdążały. Kaziu w pensjonacie w Wieliczce zamieszkał, a Basia sama na Słomianej została. Okrutny los ich rozdzielił, jednak wierność do grobowej deski pozostała. W dniu twych 80 urodzin życzy ci Kaziusiu, to jest przydomek mojej wnuczki, szczęścia wiele. Twoja żona Basia, córka Małgosia, Marek Zięć, troje wnuków, ich połowy i prawnuczek Tysiu, co na zawsze wszedł do serca i głowy. Przyjaciół i znajomych wielu do życzeń dołącza swe życzliwe słowa. Niech w twej ciężkiej chorobie pozostaje nadzieja, że los się odmieni. Lub ten drugi scenariusz, w którym Bóg ci obiecał, że zamieszkasz z Nim razem w niebiańskiej przestrzeni. Basia.